Mam wrażenie, że lubisz popadać w skrajności. No, proponujesz ustanowienie święta narodowego, bo wyszliśmy z grupy i robisz to szyderczo. Przecież remisujemy ten mecz i gramy, w sobotę czy w niedzielę gramy z Australią. Sobotę wtedy. Jest to różnica, prawda, niż gra z Francją. Gdyby Lewandowski był piłkarzem Bayernu, pewnie mecz z Argentyną wyglądałby tak samo. Ja uważam, że nie, no, ale to jest gdybanie. Nie mamy co gdybać. Robert moim zdaniem nie jest sobą. Natomiast to, że to, że gra, wychodzą na boisko i Robert jest był najlepszym piłkarzem świata. I teraz może już zapomnieć o tej nominacji do Złotej Piłki. No bo gra po prostu archaiczny futbol, cała drużyna i on również. Poza tym jest jedna sprawa. Robert zaakceptował grę na autobus. Jako kapitan drużyny. No nie wiem, czy zaakceptował, Janku. Nie wiem, czy zaakceptował. No ale zaakceptował dlatego, że powiedział, że w tej sytuacji ja nie będę miał piłek. No to z czego on powiedział? Z Księżyca? Złapał tę informację? No ale Janku, no a to właśnie, jak on mówi, że w tej sytuacji nie będę miał piłek, a zdaję sobie sprawę z tego, że żyje z podań, czyli z tego, że piłka do niego dociera, to jest to moim zdaniem bardzo delikatna, ale uwaga krytyczna. Nie będę miał piłek i nie cieszę się z tego i nie jestem z tego powodu zadowolony, tylko wręcz przeciwnie. No ale po co on mnie to mówi? Po co on tobie to mówi? On powinien powiedzieć sztabowi szkoleniowemu, że ja się z tym nie zgadzam. No ale dobrze, jeżeli sztab szkoleniowy ustala, że będziemy grali tak, że Robert Lewandowski będzie dostawał piłkę bardzo rzadko, to co, on ma się obrazić i nie wyjść na plac? Bo nie bardzo rozumiem. Jaka ma być jego reakcja? Powiedzieć po prostu, że on się z tą taktyką nie zgadza, ale musi wypełniać dlatego, że... No to delikatnie, ale mówi, no. Co ma powiedzieć tak... Wprost przed kamerami, nie zgadzam się z tą taktyką, tak? Ma zrobić ferment w trakcie turnieju? Naturalnie, że tak. No przecież to jest jego. Jak on walczy o swoją markę, jak walczy o dziewiątkę, a tutaj walczy o to, że my gramy jako jedyna drużyna z 32 tam występujących. Gramy jakimś autobusem, gramy przedpotopową piłką, bo tak to Krychowiak powiedział, to powiedział prezes, że on się zgadza, on zna skład. Ale prezes powiedział to, co powiedział w sposób bardzo otwarty, a wydaje mi się, że jeśli Robert Lewandowski jako wielka światowa marka, jeden z najlepszych piłkarzy świata i kapitan reprezentacji Polski w trakcie turnieju, nie powinien stawać przed kamerami i jasno i dobitnie mówić, nie zgadzam się z tą taktyką, nie odpowiada mi to, w ogóle mi się nie chce grać. No, jest powściągliwy i słusznie. To ma to, na co zasłużył. No, sam sobie zgotował taki los. No. I dla mnie Robert nie jest tym Robertem, który był jeszcze, powiedzmy, wtedy, kiedy grał w Bayernie Monachium i grał w reprezentacji Polski. Panie Janku, ale na przykład czat także odbija piłeczkę, na przykład Marian Ziołotrawa Lewy nie jest egoistą i po prostu być może w tym także się zamyka pewna narracja. Jego w trakcie tego mundialu czas na milczenie przez 8 sekund był po meczu Ligi Narodów, gdy no, nie gramy na wielkim turnieju, a póki no, mimo wszystko wynik jest po naszej stronie, gramy dalej, no to wszystkie ręce na pokład i także kolejne pytanie, jak zagrać w takim razie z Francją, być może najtrudniejsze pytanie z tego czatu. To niech pan, panie redaktorze, wystąpi o ustanowienie święta narodowego z okazji tego, żeśmy wyszli z grupy, no na Boga. Mamy najlepszego piłkarza świata, mamy piłkarzy, którzy grają rewelacyjnie w Lidze Mistrzów, rewelacyjnie w holenderskiej lidze i my wychodzimy z grupy z beznadziejnymi Saudyjczykami i ze słabymi Meksykanami i to ledwo lepiej. Janku, no brawo. I gdyby nie Wojtek obronił te dwa karne, to już dzisiaj by samolotem wracali. Janku, fajnie. Rozumiem twoje rozgoryczenie, bo ja też jestem znieświeżony stylem gry, a raczej brakiem stylu. Natomiast mam wrażenie, że
lubisz popadać w skrajności. No, proponujesz ustanowienie święta narodowego, bo wyszliśmy z grupy i robisz to szyderczo, ale to ja cię zapytam od drugiej strony. To co? Wyszliśmy z grupy, owszem, nie prezentując żadnego sensownego stylu, ale mamy ustanowić żałobę narodową? Super styl w bramce, tylko dodam. Tak, dlatego Maciek, przecież remisujemy ten mecz i gramy, w sobotę czy w niedzielę gramy z Australią. W sobotę wtedy. Jest to różnica, prawda, niż gra z Francją. I my liderujemy. I przed meczem założenie jest takie, będziemy grali, dwoma dziewiątkami gramy, ofensywnie gramy, będziemy ich atakowali. I gdybym ja grał w bramce Argentyny, też byłoby 2-0. No. I całe szczęście, że oni nie musieli wygrać 5-0, bo by też wygrali 5-0, bo się z nami po prostu bawili. A Wojtek dokonywał. W utyskiwaniu. Ja mam z tego być dumny, nie. Jak jeszcze zobaczyłem ostatnie 5 minut Japonii. Bo 4 lata temu było pośmiewisko, nie pamiętacie to, prawda? Połóż się tam, tu zmiana będzie tego. No my przegrywamy 2-0 i gramy u siebie, bo to jest dobry. Bo te 2-0 nam wystarczy. No czyli powtórzyliśmy Japonię. Brawo, brawo, brawo. I jeszcze to zadowolenie, które Przemek Opiara mówił, że no wszyscy byli zadowoleni. No brawo. No to mnie też rozczarowuje, bo ja rozumiałbym, gdyby nasi piłkarze czuli no pewien tam rodzaj zadowolenia, bo nie chcę powiedzieć dumy z tego, że wyszli z grupy, ale czuliby też dużą ulgę, że jednak jakimś cudem się udało. Natomiast jak pan Przemek mówi, że to była radość, no to też mi jest trochę nieswojo. No nie będę tego ukrywał, no ale myślę, że tak samo nie należy ustanawiać święta narodowego, bo wyszliśmy z grupy, zwłaszcza w takim słabym stylu. Jak i nie należy popadać w drugą skrajność i ogłaszać żałoby narodowej w niedzielę, tak czy owak. Jednak będziemy włączali telewizory i przynajmniej od 16 do 16:03, mam nadzieję, w jakichś emocjach będziemy oglądali ten mecz. No. Przypominam, że zaczyna się o 16. Ja już trzymam kciuki i tak pokazuję. Dlaczego? Dlatego, że widzę jedyną rehabilitację za tą kompromitację, trzymeczową kompromitację. I mam nadzieję, że moi młodsi koledzy też chcieliby, żeby ten mecz się odbył już jutro, bo oni się też nie mogą już tego doczekać, żeby zagrać. Ja nie mówię tutaj o wyniku. Tyle tylko, żebyśmy my, polscy kibice i byli reprezentanci kraju, byli dumni z postawy tych zawodników, z aktualnym mistrzem świata. Przyłączam się do tego apelu, jak najbardziej, żebyśmy mieli powody do dumy i żebyśmy chcieli ich po ewentualnej porażce, bo oczywiście w sporcie wszystko jest możliwe, żebyśmy chcieli ich, witając po powrocie, mogli widzieć ich z podniesionymi głowami, bo na razie to tak, myślę, że mogą głowy nosić wysoko, ale wzrok niestety powinni mieć spuszczony. Bo i o to chodzi, dlatego mówię, ja już trzymam kciuki, bo jeszcze raz powtarzam, reprezentantów mamy, reprezentacji nie ma. Mam nadzieję, że z Francją ją zobaczymy.